Proszę powiedzieć, czym się różni taki trening w Akademii Młodych Orłów, oprócz tego, że sprawę finansuje PZPN, od treningu takiego zwykłego dla dzieci w klubie? Mogę powiedzieć na przykładzie tutaj naszego miasta, tak, i tego, co do tej pory tutaj było robione. Akademia zajmuje się wyszkoleniem indywidualnym każdego zawodnika. Bardziej skupiamy się na tym szkoleniu indywidualnym. Tak, każdy tydzień pracy to jest jeden temat. Powielamy ten temat w następnym miesiącu też, czyli za miesiąc czasu, tak. I to szkolenie, które tutaj jest w tej Akademii, jest przemyślane, jest ułożone, jest zaplanowane, jest kontrolowane. No i za każdym razem można powiedzieć, jakby sposób też dostajemy nowe informacje, które nam pozwalają na to, żebyśmy mogli tych dzieciaków bardziej przygotować, tak? Ale powtarzam, najważniejszy jest ten indywidualny rozwój każdego dziecka. Rozmawiałem z rodzicami, przed chwilą pytałem, czy dzieci mecze rozgrywają, to mówią, że nie, że bo mówią, że dzięki temu, że większość z nich jest w klubie, trenuje, no to w klubie mają mecze, a tu nie ma meczów, to chyba źle. Nie, pomysł jest tego bardzo dobry, tak? Ponieważ akademie powstały po to, żeby szkolić na rzecz klubu, tak? Nie z nimi nie rywalizować, tylko szkolić na rzecz klubu. My przyjmujemy, tak jak tutaj z Młodzieżowego UKS-u, przyjmujemy tych najlepszych zawodników, tak? Zajmujemy się im szkoleniem indywidualnym. Oni oprócz tego mają zawsze jakiś dodatkowy jeden trening u siebie w klubie i grają w rozgrywkach klubowych, tak? Nie jesteśmy rywalizacją dla nich, nie tworzymy dodatkowego klubu, który miałby w danym mieście rywalizować i tworzyć następny stwór, a zajmujemy się szkoleniem indywidualnym. Mamy stały kontakt z trenerami, oni przychodzą tutaj do nas na zajęcia, interesuje się tym, jacy chłopcy do nas przystąpili, jaki jest rozwój tych indywidualnych, tych chłopaków, więc ciągle jesteśmy w kontakcie, ta współpraca układa się dobrze w tej chwili, nawet powiem szczerze, bardzo dobrze. Ilu chłopaków zakwalifikowało się, by pojechać latem na letnią Akademię Młodych Orłów? No tutaj od nas nikt nie pojechał, tak? No to nie, tak naprawdę, no to mówię, trochę szkoda, bo jednak chłopcy byli, którzy po prostu tutaj swoimi umiejętnościami warto było ich gdzieś zareprezentować. Mamy nadzieję, że ta letnia Akademia w przyszłym roku pozwoli na to, że nasi reprezentanci też tam się znajdą.